Cześć wszystkim, znowu Ponio 7. To troszkę więcej Robocrafta. Póki co nadal jeszcze nie mam mojego wymarzonego komputera, może się to trochę opóźnić. Ale póki co mogę nadal Robocrafta nagrywać. Mam nadzieję, że jeszcze wam się to nie przejadło. Okej, dobra. Dzisiaj troszkę inny będzie odcinek niż poprzedni. Mianowicie próbowałem zbudować Horneta. To ten nasz ulubiony śmigłowiec Hostile Waters. Więc jeżeli uda mi się znaleźć jakieś nagranie, to teraz pewnie będziecie mieli gdzieś porównanie, jak on wygląda w grze i to, co mi się udało zbudować. Dobra, używałem klocków, chyba to były tier 6 i tier 7, tak, tier 6 i tier 7. I co, mamy śmigłowiec, dosyć mały, bardzo... bym powiedział nawet. Zamontowałem w nim 5 dział SMG, ponieważ tyle się mniej więcej tyle tylko zmieściło. W sumie te z przodu trochę kiepsko wyglądają, nie pasują do wyglądu Horneta, ale jeżeli pojazd nie ma przynajmniej 5 dział, to się do niczego nie nadaje. Pora to, co mamy. Mamy jedno śmigło, to jest dosyć kiepskim pomysłem, więc w walce pewnie kiepsko się sprawdzi. Mam trochę dopalaczy, które mają pomagać w przemieszczaniu się. No i mam tył, który nie wiem jak bardzo do czegokolwiek służy, ale oryginalny Hornet miał właśnie takie lotki z tyłu, więc mój również miał, musiał mieć. A, i oryginalny Hornet tutaj miał śmigło stabilizujące, ale ponieważ w Robocrafcie nie ma nic takiego, więc zastosowałem po prostu dwie odrzutnie, które powiedzmy mogą pomóc trochę w obracaniu tego helikopterem. No cóż, a poza tym dużo kostek, ile się dało. No i próbowałem to troszkę uformować w kształt Horneta. A może troszkę się nie udało. No cóż. Jest całkiem okej, mógłbym powiedzieć. Jest całkiem okej. Dobra. Niestety troszkę kiepsko się nim steruje i ma dosyć kiepską zdolność, że wpada czasami w niekontrolowane konwulsje podczas lotu, co pewnie będziecie świadkiem. No dobra, spróbujmy zawalczyć tym czymś. A właśnie, w najnowszym patchu doszedł nowy tryb, The Pit. To jest taka jakby arena. Wszyscy na wszystkich. Może w następnym filmie to pokażę. Ale póki co spróbujmy jakąś normalną rozgrywkę znaleźć. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał Hornet. Przypuszczam, że dosyć słabo, ale cóż, nie robiłem, nie budowałem go po to, żeby dobrze się sprawdzał. Budowałem go z takiej trochę... to się nazywa? Słowa zapomniałem. Kurczę, wybaczcie mi, często zapominam słów. No nic, zapomniałem. Ale dobra. Poczekamy trochę. Ewentualnie to się wytnie. Jeżeli będzie długo trwać. A rzeczywiście może trwać. Ciekawe, że w ostatnim patchu zmniejszyli jakby ilość informacji, którą się dostaje. Już nie widać, ile ludzi czeka w kolejce. Tylko widać średni czas czekania i tyle. No cóż. Jak dla mnie powinna być możliwość zapisania się w kolejce i dalszej kombinowania, powiedzmy, coś z robotami. Nawet jeżeli, powiedzmy, jeżeli nie mógłbyś zmieniać robota, którym się zapisałeś do kolejki, bo powiedzmy muszą być jego dane na serwerze i nie można ich zmieniać, to powiedzmy, żeby z innymi robotami w tym czasie dało się coś robić, a nie tak trzeba czekać. Okej, wiecie co, to się na pewno wytnie. Więc widzimy się niedługo, albo troszkę dłużej w grze. Okej. Zaczynamy grę. Zobaczmy, co my tu mamy. Nie mamy żadnego lecznika, więc to się zdarza na takich tierach. Jestem jedynym SMG w drużynie, więc to również to wyjdzie. No i dobra, zobaczmy, jak w grze się będzie sprawdzał. Zmieniłem trochę program do nagrywania. Zapewne możecie zauważyć. Nie ma już tych
oldschoolowych frapsowych cyferek. Zobaczymy, jak się on będzie sprawdzał. Okej, okay, dobra. Lecimy szybko. Wow, wow. Sporo się pozmieniało w ostatnim patchu. Trochę nie grałem ostatnio. Tak. Tak, komputera trochę przeszkadza, że... Okej, okay, wiecie co? To się słabo sprawdza. Okej, okay, dobra. Tyle jeżeli chodzi o pierwsze wybryki. Okej, okay. No, zanotować sobie. Trzeba lecieć wysoko. Dobra. Zobaczmy, czy znajdziemy jakieś łatwe cele do zniszczenia. Okej. Okay. Się już panowie Plasmacopter spotted. Okej, teraz tego pana zdejmiemy. Okej. Okay. Mi się też możemy zająć. Tak. Okej, okay, uciekamy, uciekamy. Przynajmniej mógłby uciekać. Okej, okay, ale mogę jeszcze strzelać. Coś. Albo nie. Tak, w pojazdach latających przydaje się jakiś zapasowy sposób poruszania się. Zwłaszcza w pojazdach latających, które mają tylko pojedyncze śmigło. Tak. Nigdy nie twierdziłem, że to jest dobry pomysł. Pojedyncze śmigło. Okej, muszę się wrócić. Do góry, do góry, do góry. Tak, podczas wnoszenia do góry potrafi się dosyć dziwnie zachowywać. Plasmacopter spotted. Plasmacopter spotted. Okej, spróbujmy tutaj panów pokarać. Takie dużo pojazdów latających się trafiło w meczu, co jest dla mnie dobrą wiadomością. Ciężko mi polować na cokolwiek, co nie lata. Okej. Okej, trzeba się wynosić. Tego pana, co to był w bazie, pewnie już ktoś zgarnął. Okej, czy mógłbym pomóc w przejęciu tamtej bazy? Okej, oberwałem. Więc to się nie skończy dobrze. Ale mogę jeszcze pokarać tego szefana? Tak. Czyli ja nie latam, ale on też już nigdzie nie poleci. Okej. No jak widzicie, nie idzie najlepiej. Mi Hornetem. Stereo. Okej. Naszej drużynie idzie, bo w sumie nie zwracam uwagi, co tu się dzieje na mapie. Your bottom fusion tower is under attack. Bottom, to gdzieś tam musi być, tak. SMG cruiser spotted. Your bottom fusion tower is under attack. Okej. Tego medyka możemy pokarać. Your bottom fusion tower is under attack. A, do góry, do góry, do góry. Your middle fusion tower is under attack. Wyjdź tu, panie, wyjdź tu. Gdzie się tak kampił? No, na jego miejscu zrobił to samo. Zobaczmy, co tu możemy znaleźć. Tutaj pewnie jakieś kamperzy. SMG pewnie kiepski pomysł się tak kopać.
Tak, dokładnie. Hej, do góry, do góry, do góry, do góry. Aj, aj, aj. Ta. To, że jest helikopter mało stabilny, bardzo przeszkadza w szybkim poruszaniu się po bitwie. Ponieważ muszę bardzo uważać z dawaniem gazu. Okej, to się pewnie źle zaraz skończy. Okej. Do widzenia panom. O, na tytułu musi go zniszczyć. Dobra, jak przydałoby się wrócić do bazy, wyleczyć. W inny sposób niż dasz się zestrzelić. Chociaż raz. Nie, nie, to się nie uda. Okej, ale spoko, zabił mnie snajper, więc nie mam aż takiego żalu. Snajperzy są dobrzy w zestrzeliwaniu latających wszystkiego. Okej, co tu się dzieje? Panie, 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 nie tak, co to pan robi? Nikt tu pana nie prosił. Tak niemiło tak wchodzić bez zaproszenia do czyjejś bazy. Pozwoli pan, że pana wyproszę. Okej. Patrzmy. Bawimy ich. Akcesory latających to chyba się mi nie spodoba. Ej, panie. Tak nieładnie. Okej. Dobra, tyle by było. Dziękuję za uwagę. Dobra. Czekam aż spokojnie mi timer minie. Okej, mam 8 poziom. Prawie najwyższe w drużynie. Co moim zdaniem nie świadczy dobrze o mojej drużynie. Nie świadczy dobrze o mnie, bo idzie mi dosyć kiepsko. Okej, dobra. Nie zapowiada się, żeby ta gra się szybko miała skończyć. Chociaż mogłem to właśnie wykrakać. Nie zwracam uwagi na to, co się dzieje. Tak, przez większość gry mamy słabe prowadzenie, jeżeli chodzi o wieżę. Wiecie co, więc może jednak ten mecz się szybko skończy. Czekamy, patrzymy jeszcze, co tu się dzieje ciekawego. Że bardziej powinienem się skupić na tym, co się dzieje w powietrzu. No właśnie, moja konstrukcja również nie posiada żadnych tarcz, żadnych. Ponieważ ciężko by miło znaleźć jakieś, które by pasowały. Może powinienem też trochę popracować nad jego rozmiarem. Trochę zwiększyć jego rozmiar. Może wtedy jakieś tarcze dałoby się dopasować. Może dodatkowe śmigła wrzucić, czy coś takiego. Nie był to zbyt dopracowany. Nie jest to zbyt dopracowana konstrukcja. Muszę przyznać. 12 poziom pana. Już się kampił pod naszą bazą. Snajperzy. Więc myślę, że to już nie potrwa długo. Tam mamy kilka ciekawych konstrukcji. Zdecydowanie brak czołgu SMG, myślę, że sporo na przeszkodzi w tej grze. Mimo wszystko czołgi SMG są bardzo skuteczne w zajmowaniu wież. No i zabijaniu innych. Robotów. Okej. Nie obrażam się. Sobie tak poleżę tutaj.
poczekam. Okej, odzyskaliśmy tarczę. Że uda się tego pana zgarnąć w końcu. Tak. No tak tylko przestał się. Okej. Jestem pod ostrzałem, to nie jest dobrze. Może trochę się ruszę. Okej. Tam każą nam lecieć. Jednak wolałbym się troszkę uleczyć. W sumie dużo nie oberwałem, ale... mimo wszystko. To pana dobije. Może podałem trochę czasu z moimi obrażeniami. Okej. SMG Cruiser spotted. Okej, w tej grze mały niekoniecznie oznacza szybki i zwinny. Co widać na przykładzie. Aaa! Tego helikoptera. Nie wiem, co powoduje, że on się tak nagle zaczyna kręcić. Może brak wyważenia jego. Bardzo możliwe. Okej, tak się przewidywałem, że tak to się skończy. No, ale może strzelam to taką wieżę. Nie mogłem na to przejąć z tej pozycji. Okej. Okej, znowu straciliśmy tarczę. Szkoda. Okej, to z mojej strony. No, chyba nasi ludzie już się poddają. W sumie druga przeciwna drużyna również nie jest zbyt ogarnięta. Skoro tyle im zajmuje im dobicie nasz. Też mają zdecydowaną przewagę. No, ale może się jeszcze odbijemy. Może nie ściętej głowy. Okej. Lecimy. Okej, ten pan bardzo skuteczny w przejmowaniu wież. Może jak będzie leżał na podłodze, to troszkę mu to przeszkodzi. Okej, coś tam do mnie strzelało. Your middle fusion tower is under attack. A nic nie widzę za bardzo. Okej, już teraz widzę. Zabawne. Jego konstrukcja chyba jest równie odporna na strzały co moja. Okej, dobra. Nie chcę za bardzo komentować. Jakoś negatywnie. Sam w końcu gram niezbyt wydajnym robotem. Że tak to ujmę. Okej, dobra, dobra. My pomóżmy przejąć tamtą wieżę. Okej. Okej. Plasma hover spotted. Your middle fusion tower has been captured. To jest hover. You no longer have your clock cycle booster. Plasma bomber spotted. Okay, oberwałem, działa. Szkoda. Plasma copter spotted. Your bottom fusion tower is under attack. Okay. Plasma hover spotted. Your bottom fusion tower is under attack. Się ukryję, żeby nie mógł mnie odstrzelić w... odwecie? Okej. Okay. Za szybko się napawiam.
bo to nie tak. Ajajaj. Your fusion shield has been deactivated. Czy uda mi się przejąć tą wieżę jakoś w sensownym czasie? Surrender? W sumie całkiem sensowny surrender, ale... Tak. Powinienem bardziej lepiej uniki robić w takich sytuacjach. Okej. Mam jeszcze trochę sił ofensywnych. Your plutonium reactor is under attack. Okej, ale chyba już tym razem wroga drużyna już tak powinna zamknąć chyba biznes. Może mam taką nadzieję przynajmniej. Plasmacopter spotted. Okej, tutaj ładnie odstrzelił kogoś. Okej, ogarnęli nasi na razie bazę. Teraz przydałoby się botom zgarnąć. Chyba już ktoś to ogarnia, co? No niestety, nie pobawię się przejmowanie, wiesz. Do góry, proszę, do góry. Your plutonium reactor is under attack. Okay. Da mi się tego pana przegonić. Your plutonium reactor is under attack. Tak jakby trzymało jak na taką parówkę. Medic cover spotted. Plasma copter spotted. Okay. Tyle jego. Jeszcze jego przydałoby się garnąć. Okej, ładnie. Przejemne wieże. Dobrze. Okej. Clock cycle booster activated. Plasmacopter spotted. Plasmacopter spotted. Okej. Zależy mi tylko na ich unieszkodliwianiu. Strzeliwanie ich całości stratą czasu jak dla mnie. Your plutonium reactor is under attack. Plasmacopter spotted. Okej. Plasmacopter spotted. Your middle fusion tower is under attack. Your plutonium reactor is under attack. Ktoś tam bije bazę. To może się skończyć fatalnie. Your middle fusion tower is under attack. Your plutonium reactor is under attack. Ta, to jest problem jednak ze snajperkami. Z małej odległości potrafią być niecelne. Your middle fusion tower is under attack. Okay. Your middle fusion tower has been captured. Przejęli nam mida. Ale, ale... Może zaraz to ogarniemy. Nie się wniosę, znowu zobaczę dużo, całą masę bombowców. Your bottom fusion tower is under attack. Obróć się, proszę. Aj, aj. Plasma bomber spotted. Nie chcę tutaj stać za bardzo w miejscu. Zaraz ktoś mnie strzeli z plazmy. Się skończy to fatalnie. O, albo na przykład ten rail. Bardzo celny strzał z jego strony. Okay. No dobra, teraz to już na pewno koniec. Nie widzę tego, żeby jakoś dało się to odratować. Zaraz pewnie będziemy mieli jakiś ładny wybuch. A jeszcze tych parę klocków zostało i będzie wybuch. Ten pojazd bardzo ładnie wygląda. Takie pojazdy z dużą ilością tarcz całkiem ładnie jak dla mnie wyglądają. Właśnie to jest też trochę
sztuki, żeby zmieścić te tarcze jednocześnie te, coś jeszcze dało się przyczepić do takiego pojazdu. Okej, dobra. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że udało mi się wygrać tym pojazdem. Więc nie jestem zaskoczony. Okej, zobaczmy. Punkty. No w sumie nie tak źle mi poszło w porównaniu do tych panów. Skillami też niby nie miałem najgorzej. A miałem najwięcej asyst. Okej, dobra. Więc mogę się czuć usprawiedliwiony, że aż tak źle mi nie poszło. Pomimo mojej fatalnej konstrukcji. Defeat. Ojej, ojej. Okej, dobra. Więc to był Hornet. W przyszłych patchach jeszcze będę sprawdzał, czy on nadal się tak dziwnie będzie zachowywał w powietrzu. I zdecydowanie nie jest to najbardziej wydajna konstrukcja. Gdybym chciał to zrobić, żeby była wydajna, musiałbym zdecydowanie go powiększyć, żeby był większy, dodawać kolejne śmigła i zdecydowanie szóstą broń gdzieś wczepić, może jakieś tarcze. Ale tak, ale podobał mi się pomysł. Chciałem coś takiego zbudować, zobaczyć, co mi z tego wyjdzie. Przed krab, ale cóż, fajnie było spróbować. Więc to tyle na razie z Minecraft, z Robocrafta. Jeszcze mam jeszcze kilka pomysłów na filmy, więc spodziewajcie się ich niedługo. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie, cześć!